Zapomniała o kicku. Rosie! Kicek! Przestraszyłeś mnie. Ups, przepraszam. Pobawmy się w coś, Rosie. A w co? O, już wiem. Schowaj się i zjedz. Schowaj się i zjedz? Jak w to się bawi? Łatwo. Ja chowam się z truskawkami, a ty musisz mnie znaleźć, zanim je wszystkie zjem. A może w coś innego? Nie, spodoba ci się. Zanim zaczniesz szukać, musisz policzyć wszystko w kuchni. I pamiętaj, znajdź mnie, zanim zjem wszystkie truskawki. Policzyć wszystko? Jeden banan, jedno, dwa jabłka, jedna, dwie, trzy szklanki, jeden, dwa, trzy, cztery buty. Co to? Wow, to było super szybko, Filip. Jeszcze za wolno. Próbuję pobić mój rekord. Jak chcesz, możesz mi pomóc. Jasne. Już idę. To nie jest dobra kryjówka. Już wiem. W lesie. Gotowa, Rosie? Gotowa do startu. Raz, dwa, trzy, start! Dawaj, Rosie! No, i jak mi poszło? Dobrze, ale musi być lepiej. Spróbujmy razem. Wtedy będziemy szybsi. A może tutaj? Albo tu? Nie. Nie, są za cienkie. Oh, gdzie ja mam się schować? Ale będzie frajda. Raz, dwa, trzy, start! Start? To było szybkie. Udało się! Pobiłeś swój rekord prędkości. Wszystko w porządku, Dzióbku? Podobał ci się wyścig? Chyba muszę się położyć. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Co się stało, Bruno? Moje jabłuszko. Moje piękne jabłuszko, Tofi. Zniknęło. Nie martw się. Poszukamy razem. Tak, rozłożę moje piórka i się zdrzemnę. Przestań, tu łaskoczę. Co? Kto tam jest? Przestań! Co ty tu robisz? Chowam się. No ja cię szybko znalazłem. Prawda. Muszę znaleźć lepszą kryjówkę. Jesteś pewien, że nie zjadłeś jabłuszka? Tak, jestem. No, ale nie widać, żebyś je upuścił. A miałem taką ochotę je zjeść. Och, Bruno. Chyba rozwiązałam zagadkę jabłuszka.
Ups, dzięki, Rosie. Chcesz spróbować? Nie, dzięki. To może chcesz się przejechać na barana przez ogród? No pewnie. Aha, labirynt. O, Rosie mnie tu nigdy nie znajdzie. Ach, to jest super, Bruno. O, przepraszam, Olu, to twoje? Tak, używam ich do malowania. Może potrzebujesz pomocy? O, tak, dziękuję, Rosie. O, Rosie mnie pewnie nie może znaleźć. Chyba sobie odpocznę. Cześć! Jak się nazywasz? Chyba cię nazwę Kręty Edek. Bawię się w schowaj się i zjedz, a ty mnie znalazłeś, więc możesz zjeść jedną z moich truskawek. Wow, jahoo! Dziękuję, Rosie. Wygląda ślicznie. Kickowi też się spodoba. Na pewno mu się spodoba. O nie, Kicek! Zupełnie o nim zapomniałam. Pewnie nadal się chowa i je truskawki, czekając, aż go znajdę. Kicek, już idę! O nie. Kręty Edek ze mną bawi się. Chodzi, skacze i przytula mnie. Teraz przyjaciela mam i nie muszę czekać sam. Fajnie, że nie muszę czekać sam. Jesteś głodny? Jedna dla ciebie, dwie dla mnie. O, tej nie mogę ci dać. Ostatnia musi zostać dla Rosie. Jest moją przyjaciółką. I zaraz tu będzie. Ale i tak ja wygrałem. Kicek. Listki truskawek? Kicek musi być gdzieś blisko. Jak mi przykro, że o tobie zapomniałam, Kicku. Ale wynagrodzę ci to. Okej, wszyscy, teraz ja potrzebuję pomocy. Niech Kicek pozna, jak fajnie można się bawić w schowaj się i zjedz. Stawaj! Dziubek? Ale ty nie jesteś Rosie. Rosie miała mnie pierwsza znaleźć. Znalazła, ale spałeś. Teraz ty musisz znaleźć ją. Co teraz? No dobra, to chodźmy. Ciekawe, dokąd prowadzą. Wskakuj, Kicek. Dokąd jedziemy? Zobaczysz. Jesteśmy. Co my tu robimy, Filip? Filip? Jak ja mam teraz znaleźć Rosie? Ciekawe. Mam cię. Wygrałeś. Świetnie, Kicek. Przepraszam, Kicku, że cię szybciej nie zaczęłam szukać. Byłam tak zajęta pomaganiem wszystkim, że aż zapomniałam o naszej grze. Pokaż mu jego nagrodę, Rosie. Tada! Zjadłem już strasznie dużo truskawek, Rosie. O! Ale na pewno inni chętnie spróbują. Przepraszam za dzisiaj, Kicku. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Czekałem bardzo, bardzo, bardzo długo. Wiem, ale przecież wymyśliłeś nową grę. Ja? Tak. Schowaj się i śpi.
Bardzo śmieszne, Rosie. Pobawimy się w nią jutro? Prawa na księżyc. Niesamowite! Ten księżyc jest taki ogromny. O, ciekawe jak na nim jest. Słyszałem, że jest zrobiony z sera. Jeśli to prawda, to musi być smaczny. To raczej nie jest prawda. O, chciałbym się tam dostać. Mógłbym jeść, spacerować, spotykać tubylców i skakać w kosmosie. Zamierzam się tam wybrać. Ale jak? A właśnie jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. Zwiedzę księżyc jutro wieczorem. Ale Kicku, wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. O, ruszam. Księżyc. Pyszny ser. Kicku? Gdzie jesteś? Wielkie nieba! Kicek naprawdę próbuje dostać się na księżyc. Czy jesteś pewien, że to się uda? Księżyc jest naprawdę daleko stąd. Tak myślę. Umiem skakać bardzo wysoko i mam dużo czasu na ćwiczenie, póki nie wzejdzie księżyc. Kicku, tutaj jesteś. Zdążyłaś w samą porę. Kicek chce skoczyć na księżyc. Serio? Tak, i muszę jeszcze zrobić kosmiczny trening, zanim wyruszę. Dlatego już ćwiczę skoki. Jesteście gotowi? 5, 4, 3, 2, 1. Stop! O nie, nie umiem tak wysoko skoczyć. Machaj skrzydłami, wtedy dotrzesz wyżej. Przecież nie mam skrzydeł. To pomachaj rękoma. Dasz radę. Właśnie tak, tylko trochę mocniej. Skacz, Kicku. Wyżej, wyżej. A teraz leć. Dzień dobry. Czy jest pan kosmitą? Czy dotarłem na księżyc? Jestem tam? No, niezupełnie. Trudno. I tak tam dotrę. Jakoś. Wielki krok Kicka w nieznane. Wielka wyprawa na księżyc. Wspaniale. Wyglądasz jak prawdziwy astronauta. Super. Muszę zjeść trochę sera w ramach treningu. Ale jak ja mam się tam dostać? Co to? Kicku, co ty wyrabiasz? Śmiesznie wyglądasz. To jest kombinezon. Polecę na księżyc, jak tylko się dowiem, jak tam dotrzeć. Potrzebujesz rakiety. Rakiety? Tak, i mogę ci ją zrobić. Ekstra! No to na co jeszcze czekamy? Musisz się pospieszyć, jeśli chcesz ruszyć dzisiaj. Niedługo będzie noc. Moja rakieta zaniesie cię na księżyc w mgnieniu oka. Nie mogę się doczekać. Ja też mogę lecieć? Przepraszam, ale obaj się nie zmieścimy. A to był mój pomysł. Ale możesz polecieć, jak tylko wrócę. Wielkie dzięki. Jak ci się podoba? Niezłe, niezłe. A co właściwie jest na tym księżycu? Jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że jest zrobiony z sera i że są tam mili kosmici i kosmokróliki. Chyba warto to najpierw sprawdzić. Mogę się tego podjąć. Zostaw to mnie. Ekstra! Dziubek chce polecieć aż na księżyc specjalnie dla mnie. Dam radę.
Dam radę. Prawie tam jestem. Cześć. Lecę do domu. A ty dokąd się wybierasz? O, lecę na księżyc, żeby sprawdzić, jak tam jest. Na księżyc? To przecież tysiące kilometrów stąd. Aż tam. Jesteś gotowy? Tak. Pospiesz się. Pora wystrzelić mnie w kosmos. To bardzo długa droga. Możesz skłodnieć. Zrobiłam ci kosmiczne ciastka i nalałam sok. Dzióbku, wróciłeś. Co widziałeś na księżycu? Czy powinnam coś Kickowi dopakować? Na księżycu, tak. To znaczy, jest tam trochę chłodno. To nie problem. Ta butelka z wrzątkiem cię rozgrzeje. Jest też słonecznie i deszczowo. Okulary, kapelusz i parasol i kalosze. Proszę, gotowe? Czy księżyc naprawdę jest zrobiony z sera? Tak. I z lodów bananowych, i chleba, i brzoskwini. Już gotowe. Pora wyruszyć. Tu jest miło i wysoko, i blisko do księżyca. To idealne miejsce. Jesteś gotowy? Przeszedłeś trening? Masz wszystko, co trzeba? Tak, tak i tak. Powodzenia. Leć na księżyc! Hurra! Dalej! Powodzenia! Wielkie dzięki! Przywiozę wam trochę sera z księżyca! 5, 4, 3, 2, 1... Ruszaj! Zniknął! Oj! Zatrzymajmy go! O nie! Piękny kicek! Wow! Kicku, nic ci nie jest? Jednak miałaś rację. Nigdy nie uda mi się dotrzeć na księżyc. Tak mi przykro. Szkoda, że księżyc nie jest tak blisko jak jego odbicie w wodzie. Skoro kicek nie może się dostać na księżyc, to może księżyc przyjdzie do kicka. Kicku, kicku, pospiesz się, już pora. Pora na co? Kicku, pospiesz się, rakieta jest już gotowa, a ja polecę z tobą. Ale... 5, 4, 3, 2, 1, start! Hurra! Widziałam, że było ci przykro, że nie poleciałeś na księżyc. Więc przenieśliśmy księżyc tutaj. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No pewnie! Jest nawet księżycowa uczta! Pychota! Dzióbku, czy lody na księżycu były takie pyszne jak te? W zasadzie to wcale nie doleciałem do księżyca, bo był o wiele za daleko. Przepraszam. Nie szkodzi. Na pewno nie są takie pyszne jak nasz wspaniały ser, chleb, lody bananowe i brzoskwinie. Pychota! Nie jesteś rozczarowany? Nie! Ten księżyc jest nawet lepszy, bo odwiedzam go z moimi przyjaciółmi! Hurra! Rosie, wiesz, że na niebie jest całe mnóstwo planet? Mhm. Kicku, jest naprawdę późno. A to był bardzo długi dzień. Tu jest Jowisz, Saturn, a to są jego pierścienie z lodu. Mars! O, jest czerwony! Rosie? Tak, kicku. Jutro polecę na Marsa.
Czerwony ser musi być pyszny. Oj, Kit.